Dzień dobry, kochani. Już jest jesiennie, robi się pusto. Zobaczcie, wszystko się zmienia, kolory, barwy. Czasami jest tak samo w życiu, że zaczyna być pusto, tak? I właśnie, i co wtedy zrobić? No właśnie, trzeba tą pustkę czymś wypełnić. To jest tak jak puste naczynie, tak? Mieliśmy cudowną herbatkę albo dzbanek smacznego soku i piliśmy i wyczerpało nam się, tak? Ale nie zrobiliśmy sobie zapasu, żeby znowu dolać. Zapomnieliśmy kupić sobie w sklepie, przynieść czy kupić owoce, z którego możemy zrobić. Tak samo jest w życiu. Czerpiemy sobie zapasy, czerpiemy i w pewnym momencie wyczerpaliśmy je, tak? Bo kiedy nadeszła ta pustka, przez ten cały czas, zanim ona przyszła, to skupialiśmy się tylko, powiedzmy, na smutku, bo ktoś odszedł od nas, bo coś straciliśmy, bo coś nam nie wyszło, a nie równoważyliśmy tego, tak? Że powiedzmy, odszedł partner, ale ja biorę się w garść, bo biorę życie w swoje ręce, bo muszę teraz wybrać nową drogę, znaleźć tą drogę, odnaleźć ją, skupić się, co dla mnie jest dobre, jak ja teraz będę żyła, jako sama, wytyczać sobie jakieś tam cele. Kiedy się nie zrobi tego, tylko się idzie tą drogą, gdzie coś od nas odchodzi, no to robi się pusto, tak? Czyli jak ta jesień, wszystko opada, zrobi nam się tak pusto, smutno, szaro, smętnie, depresyjnie. Więc żeby tak się nie stało, ja tak myślę, warto wprowadzać sobie, cały czas dozować różne rzeczy. Jeżeli jest mi smutno, to mimo wszystko wprowadzam sobie coś wesołego. Wiem, że to jest ciężko, ale jest mi smutno, to nawet wyjdę na spacer, tak? Czy spotkam fajną koleżankę, czy idę do fajnej osoby, czy obejrzę sobie mój ulubiony film, to co mi daje radość, tak? Co mi daje na moment zapomnieć o tym smutku. Bo jeżeli naprawdę zrobi się taka pustka w naszym sercu, a my jej szybko nie wypełnimy czymś cudownym, to będzie bardzo źle, tak? Po prostu musimy ją napełnić. Czym ją napełnić? Najszybciej, najskuteczniej. No miłością. Ja wiem, że to tak prosto mówić, każdy powiem, prosto mówić, trudniej zrobić. Tak, trudniej zrobić, ale tak jak zawsze mówię, najszybciej, aby ją napełnić, to zacząć mówić kocham Cię. To jest najprostsza rzecz, która wymaga najmniej pracy, wysiłku. Nawet jak w to nie wierzysz, nie chcesz mówić, to sobie idę i mówię kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. To tak jak muzyka będzie brzmiała, jak śpiew ptaka usłyszanego przez moment. I mimo woli, tam będzie się napełniać w tym naszym sercu. Wystarczy, żeby kropelka wpadła już tego, tak? Wystarczy, żeby trochę ją ogrzać, rozniecić jak ogień, cokolwiek, jak sobie wyobrażycie, że podkładacie drewienko. Nawet jak nie możecie się pocieszyć, wyobrazić sobie, że tam zapaliliście coś fajnego, macie drewienko, pali się kominek i podkładam sobie do tego serca drewienka, kochani. To już można sobie wyobrazić. W największym smutku to nie jest takie, że będę robić wbrew sobie, że jestem nieszczęśliwa, masz prawo być, masz prawo popłakać, masz prawo pobyć w tym, ale wprowadzaj sobie tutaj, tak, że już ogrzewam tą miłość, że ona idzie, że idzie to dobro i tak dalej. Nie mów sobie, wiadomo, że jestem nieszczęśliwa, a jestem szczęśliwa, no bo to nie uwierzysz w to i to jest dwie rzeczy, zaprzeczenie sobie, ale wprowadzanie takiego czegoś, już idzie to dobro, już idzie ta miłość, już idzie to ciepło, już wszystko się zmienia, muszę tylko zaczekać chwileczkę i ja w to wierzę. I już tą wiarą zaczynasz ogrzewać swoje serce, zaczyna się podbudowywać. I uwierz mi, gdybyś spotkała osobę na swojej drodze, która by ci powiedziała, położyła rękę na ramieniu, słuchaj, ale ja tak wierzę, zobaczę, że ty tego nie widzisz jeszcze, bo jesteś w smutku, ale zobacz, tam wychodzi słoneczko, ja cię wspieram, ja popieram. Od razu taka ulga. Dlatego fajnie jest pójść do takich osób przyjaznych, tak? Do tych, które mają taką energię, którą nas wesprą, które nas przytulą,
Nie do takich, co sami są w takim smutku. Na ogół my tak robimy, że biegniemy do tych osób, takich jak my. Jest nam smutno, to polecę do tej smutnej sąsiadki, która wesprze mnie. Oczywiście ona mi dowali jeszcze swojego i wracam jeszcze smutniejsza. Nie, kochani, idźcie zawsze o wyższych wibracjach, o osobach radosnych, tak? Bo nawet pobędziecie z taką osobą, a ona emanuje tą energią miłości. Do paru metrów z tego serca ta energia miłości leci, do 8 metrów. Także zatoczy koło, posiedzicie sobie i wrócicie do domu już inaczej. Dlatego mówię, dbajcie o to, żeby w waszym serduchu nie było tej pustki. Nie doprowadzajcie, żeby w ogóle było już dno, nie ma tam nic. Jeżeli widzicie, że już się tak ubywa, zanurnijcie, że moment, że już zaraz się skończy, nie doprowadzajcie, to tak jak w samochodzie, że całkiem benzyny nie ma, tak? Też zaglądacie, kontrolujecie, aha, już muszę jechać na CPN. Tak samo u nas, robi się pustka. Co muszę zrobić, żeby ją uzupełnić? Gdzie muszę pobiec? Co muszę sobie zrobić? Co muszę sobie pomyśleć? Jak sobie zrekompensować? To ja wam życzę, kochani, żeby nigdy was pustka nie ogarnęła. Żeby wasze serducho było zawsze pełne. Pełne miłości, szczęścia, radości. Żeby zawsze uśmiech towarzyszył wam. Przez cały dzień, przez całe życie. Kocham was. Buziaczki, kochani.